Witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Konrad Książak, to jest kolejny poradnik z serii Inwestowania na giełdzie papierów wartościowych. Na wstępie chciałem Cię zaprosić do grupy na Facebooku GPW Notowania, czyli w co inwestować pieniądze. Rozmawiamy tam o inwestycjach głównie na polskiej giełdzie, ale też o innych formach inwestycji, pojawiają się też nieruchomości czy surowce. Także jeżeli jesteś początkującym inwestorem albo jeszcze nie zacząłeś inwestować lub już jesteś inwestorem z wieloletnim stażem, zapraszam cię do tej grupy. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Jest już około tysiąca członków, więc warto jest tam powymieniać się spostrzeżeniami i podyskutować o tym, w jakim kierunku idzie między innymi właśnie nasza polska giełda. A dzisiaj chciałem troszeczkę podsumować to, co się działo w ostatnim tygodniu i w pewnym sensie zastanowić się jaki może być ten kolejny tydzień na giełdzie. Na początku chciałem zahaczyć o parę spółek z gamingu. Wycena Creepiger po sukcesie Greenhill stabilizuje się na poziomie 20% wyższym od 11bit studio po promierze ich najnowszej gry. Rzeczywiście ostatnio Creepiger wypuściło nową grę i ta gra okazała się dużym sukcesem. Rzeczywiście dużo osób pobrało tą grę. No Jak wiemy, jeżeli dużo osób pobiera grę, dużo osób ją kupuje, więc zyski Spółek z gamingu rosną i ta gra bardzo dobrze się sprzedała. Premiera gry odbyła się we wrześniu 2019, ale kilka dni temu ukazał się tryb kooperacyjny produkcji. I ten Greenheld to jest największy i jedyny do tej pory tytuł spółki CreepyJer. Spółka jest notowana na rynku New Connect. Rzeczywiście ta gra przyniosła im bardzo duże przychody. Zobaczymy dokładnie, jak z zyskami. Na razie wiemy, ile takich kopii zostało sprzedanych. Jeżeli chodzi o zyski, będziemy oczywiście musieli poczekać na raporty finansowe, ale już widzimy, że gra bardzo dobrze się sprzedaje, więc jest to bardzo dobry sygnał. Jeszcze w zeszłym tygodniu znalazł się na drugim miejscu na liście bestsellerów platformy Steam. Obecnie gra spadła kilka pozycji niżej, jednak wciąż znajduje się na top sellers, czyli wciąż jest świetnie sprzedawaną się grom i to jest na pewno bardzo dobra wiadomość dla całej spółki CreepyGel. Do tej pory sprzedało się 580 tysięcy sztuk, z czego 180 tysięcy zanotowano w ostatnim tygodniu. To pokazuje, że bardzo dużo gier zostało sprzedanych, ale ten ostatni tydzień bardzo mocno napędził tą sprzedaż. Jeśli sobie zobaczymy kurs Skirpidżer, on poszedł bardzo mocno do góry, był na poziomie prawie 400 złotych, teraz jest obecnie na poziomie około 320 złotych i jak widzimy, jest na historycznych maksimach, to znaczy, jeszcze przed pandemią to było około 200 złotych, w trakcie pandemii oczywiście spadło, teraz jest około 320 zł. Tutaj chciałem na pewną rzecz zwrócić uwagę, o której zaraz powiem, ale najpierw przejdę do też drugiej spółki, która wypuściła niedawno grę, Drug Dealer Simulator. Drug Dealer Simulator rozbił bank, sukces polskiej gry. Okazało się, że nakłady poniesione w związku z produkcją gry zwróciły się w mniej niż godzinę. To jest coś niesamowitego. Tak jakby jakaś firma zrobiła jakiś produkt i w ciągu godziny praktycznie zwraca się cały koszt tej produkcji. Później zaczynamy już tylko na czysto zarabiać. Dlatego też kurs spółki Movie Games, która zrobiła ten Dracky si Simulator, poszedł bardzo mocno do góry. Rzeczywiście był powód. W ciągu godziny Cały koszt produkcji się zwrócił. 16 kwietnia 2020 roku na platformie Steam miała miejsce premiera, i o godzinie 17, czyli w mniej niż godzinę, osiągnęli poziom, który pokrył koszty produkcji gry. To jest coś niesamowitego, jeżeli chodzi o jakąkolwiek spółkę. Kiedy, kiedy robimy dobry produkt, liczymy oczywiście, że zostanie on. Sprzedany w bardzo dużym nakładzie, przez to te koszty się zwrócą, ale myślę, że mało kto spodziewa się, że koszty jego produktów w tym przypadku tej gry, zwrócą się w około godzinę. To jest coś niesamowitego i rzeczywiście, no, kurs Movie Games poszedł bardzo mocno do góry. Jak sobie zauważymy, tutaj ten spadek odnośnie koronawirusa nie był tak bardzo duży z. 29 z 30 zł do 17,18 obecnie jest na poziomie 66 zł, czyli też historyczne maksima robi właśnie Movie Games. I to, na co chciałem zwrócić uwagę przy tych dwóch spółkach, to jest to, żeby patrzeć, czy koniunktura nam sprzyja. Ewidentnie koniunktura sprzyja teraz spółkom z nie tylko z indeksu WIG Games, bo jeżeli sobie zobaczymy na indeks WIG Games, on rzeczywiście idzie bardzo mocno do góry, ale ten indeks składa się z kilku spółek. Chcę tu powiedzieć o wszystkich spółkach robiących gry na polskiej giełdzie. Jeżeli mamy jakiś sektor, który jest dobry na rynku światowym, a jak wiemy WIG Games, jeżeli chodzi o Polskę, jest bardzo dobry na rynku światowym, czy to produkcja 11-Bit Studio, czy to produkcja CD Projektu, była bardzo dobrymi produkcjami. Te gry sprzedawały się w bardzo dużych ilościach, były rekordy na Steamie, bardzo dużo z tych gier było właśnie w bestsellerach na Steamie przez długi czas. To oznacza, że ta branża w Polsce jest bardzo silna. To oznacza, że po prostu polskie spółki gamingowe robią dobre produkty na cały świat. I kiedy w 2015 była premiera Wiedźmina, Wiedźmin też rozbił bank, bardzo dużo zostało sprzedanych tych gier. Do dzisiaj bardzo dużo się sprzedaje. Teraz też był mocny wzrost właśnie ze względu na koronawirusa. Ale zauważmy, że najwięcej zarabiamy na premierach, co pokazał na przykład Movie Games Drug Dealer Simulator czy, czy Jer też pokazali w swojej grze, że na tych premierach bardzo dużo się zarabia. I teraz jest czas, w którym. Praktycznie cały świat siedzi w domach, przez co ludzie grają w gry, przez co też pobierają gry, więc jeżeli brać pod uwagę obecne warunki, to nie było w historii świata lepszych warunków do wydań premier gier. To oznacza, że każda spółka, która będzie wydawać grę, pod warunkiem, że ta gra będzie dobra, a możemy z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że jeżeli chodzi o spółki gamingowe w Polsce, te gry będą dobre, bo do tej pory te gry były bardzo dobre. Nie wszystkie, oczywiście, ale bardzo dużo. Więc jeżeli te gry będą dobre, to te gry będą biły rekordy popularności. Te gry będą się sprzedawać w dużo większym nakładzie niż jeszcze 3-4 lata temu. Podejrzewam, że gdyby CD Projekt w tym momencie wydał yy, Wiedźmina, to ten Wiedźmin mógłby dwa albo trzy razy lepiej się sprzedawać, ze względu na to, właśnie, jaką mamy koniunkturę. To oznacza, że warto zainteresować się spółkami, które obecnie planują premiery gier. Warto wyszukać takie spółki, których premiery gier zbliżą się w najbliższym czasie i rzeczywiście można zastanowić się nad inwestycją w to. Dlatego, że cała koniunktura im sprzyja, ludzie siedzą w domach i już widzimy, że już polskie spółki pokazują, że te. Ich gry sprzedają się w bardzo dużym nakładzie, czyli spółki pokazują, że rzeczywiście koniunktura sprzyja i rzeczywiście można teraz bić rekordy popularności. Właśnie tutaj o to chodzi, żeby jak najwięcej gier sprzedawać, a skoro dobre polskie spółki sprzedają te gry, sprzedają w ogromnych nakładach, to jeżeli jakieś inne polskie spółki, które już do tej pory mają w portfolio gry, które bardzo mocno się sprzedały mogą naprawdę rozbić bank, czyli mogą naprawdę sprzedawać się w ogromnych ilościach, w nakładach, które jeszcze rok czy dwa lata temu były nie do pomyślenia i rzeczywiście warto zastanowić się jeszcze raz mówię, nie tylko nad indeksem WIG Games, dlatego że tu nie ma wszystkich spółek robiących gry mówimy tu o grach jeżeli chodzi o komputer, ale też pamiętajmy o spółkach, które robią gry na telefon komórkowy, pamiętajmy że tam głównym ich źródłem dochodów są reklamy, czyli to jest Mniej więcej w ten sposób rozwiązane, że przychody tych spółek y, gier na telefon to są około 70-80% reklamy, a tylko 20-30% mikropłatności, czyli tak naprawdę tam bardzo ważny jest czas gry. Im dłużej ktoś gra, tym oni więcej zarabiają. A teraz jak wiemy, bardzo długo ludzie grają ze względu na to, że jest kwarantanna, że ludzie nie mają nic do roboty. I rzeczywiście. Te spółki mogą rozbić bank. Warto się nimi nad nimi zastanowić. Warto zobaczyć, czy jakieś spółki w najbliższym czasie nie wypuszczają nowych produkcji. Ostatnio zadebiutował też jeden producent gier, Games Operator. Pozyskał z sukcesem środki w IPO, czyli w tym wejściu na giełdę. To też zbiegło się z premierą gry 112 Operator. Zobaczymy, jak ta gra się sprzeda, to jest sequel gry, która już była czyli 911 Operator zobaczymy jak tutaj się, się zachowa ta gra czy rzeczywiście też tak mocno się sprzeda oczywiście spółka dopiero co zadebiutowała na, na polskim rynku, zobaczymy jak dalej będzie w przyszłości, jeżeli chodzi o, o tą spółkę, aczkolwiek jeszcze raz powtarzam warto przyjrzeć się teraz spółkom, które mają niedługo premiery bo jeżeli chodzi o Polski gaming, wiele gier teraz sprzedaje się dużo lepiej, czyli te zyski spółek gamingowych będą wyższe, ale jeszcze raz mówię, najwięcej spółki zarabiałam na premierach, jak pokazały te dwie polskie spółki i teraz jest idealna sytuacja do tego, żeby robić premiery. Też można powiedzieć, że dolar im sprzyja, ze względu na to, że dolar jest bardzo wysoko, jeżeli sobie zobaczymy, jest na poziomach z 2016-2017 roku, czyli po 4,20, teraz jest około 4,15, więc też jeżeli dolar jest wysoko, to jest to pozytywna sytuacja dla spółek robiących gry, właśnie ze względu na to, że oni też sprzedają swoje gry na cały świat. Czyli jeżeli sprzedadzą produktów za 100 tysięcy dolarów, a dolar jest tani, powiedzmy po 3 zł, zarobią 300 tysięcy, jeżeli jednak sprzedadzą teraz, kiedy dolar jest drogi, tą samą ilość produktów to zarobią ponad 400 tysięcy złotych ze względu na to, że dolar jest drogi albo inaczej złotówka jest tania. I to też im sprzyja, też trzeba na takie rzeczy zwracać uwagę. Także myślę, że cały ten sektor gamingowy, jeszcze raz nie mówię tylko o v Gamesie, ale wszystkich spółkach gamingowych w Polsce może być obecnie bardzo atrakcyjny, i te wyniki za drugi, zwłaszcza kwartał, i też pierwszy kwartał mogą być bardzo dobre, jeżeli chodzi o te spółki. Więc warto zainteresować się tym, warto zobaczyć, czy nie ma jakichś nadchodzących premier tutaj w najbliższym czasie. Ostatnio najważniejsza informacja, jeżeli chodzi o polską giełdę, to było przejęcie energii przez Orlenu. Orlen zaproponował kiedyś 7 zł za przyjęcie energii. Obecnie podwyższył tą cenę do 8,35 za jedną akcję. To oznacza, że zaproponował około pół miliarda więcej niż, niż do tej pory, bo tak to wychodzi, jeżeli chodzi o kapitalizację to jest około 500 milionów więcej. Oczywiście odbiło się to na kursie Orlenu i na kursie Energii. Energa od razu poszła bardzo mocno do góry z niecałych 7 zł do około 8.25, 8.24 i myślę, że Obecnie ona nie będzie szła wyżej, właśnie ze względu na to, że kiedy Orlen ogłosił, że za około 7 zł kupi, no dokładnie za 7 zł kupi energię, ten kurs ustatkował się na poziomie mniej więcej 7 zł, niecałych 7 zł. Inwestorzy liczyli, że skoro jest teraz za 6,80, a Orlen zapłaci im 7, no to oni mają niemalże pewny zysk. Teraz jest mniej więcej ta sama sytuacja. Emerga jest po 8,24, z kolei Orlen proponuje 8,35 za jedną akcję. To oznacza, że to jest praktycznie ten sam poziom nie widzę możliwości, żeby kurs energii poszedł jakoś bardzo mocno do góry, czy bardzo mocno w dół, raczej do momentu rozwiązania tej sprawy z przejęciem przez Orlen, będzie się utrzymywać na, na tym samym poziomie, czyli 8,24, 8,25, chyba, że okazałoby się, że Orlen jednak nie pozyska energii, za mało osób odpowie na to wyzwanie, wtedy rzeczywiście może również podnieść tą cenę docelową na, na wyższe poziomy i wtedy rzeczywiście też kurs pójdzie od razu za, Orlenem, czyli od razu za tym, co zaproponuje Orlen, i znowu możemy mieć taki mocny, mocny, duży skok, jak był właśnie ostatnio, z niecałych 7 zł do teraz 8,25 około. Aczkolwiek, jeżeli nic tutaj takiego się nie stanie, to raczej kurs energii będzie na, na stałym poziomie. Tak samo kurs Orlenu też zareagował na to, że, że będzie wyższe to wezwanie. Około pół miliarda więcej wyda Orlen, dlatego też kurs poszedł mocno w dół z 65, 64 zł do około 60, aczkolwiek odbił się od tych 60 zł i teraz jest na poziomie 61,24. To też pokazuje, że ten kurs Orlenu, który ostatnio był wzrostowy, jest mocno wzrostowy. To znaczy, że ten trend jest silny mimo. Złej informacji, no bo jeżeli spółka ma wydać 500 milionów więcej na przejęcie czegokolwiek, no to jest to jednak zła informacja, i mimo tej złej informacji, wciąż ten kurs, mimo tego dosyć mocnego załamania, jednak wyszedł trochę na plus. Na ostatniej sesji około 2% do góry. Zobaczymy, jak to będzie w poniedziałek, jak to będzie w tym tygodniu. Jednak widać, że. Orlen mocno idzie do góry, jest w mocnym trendzie wzrostowym i mimo tego ostatniego załamania wciąż jednak odbił. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Pamiętamy, że kurs Orlenu bardzo mocno załamał się, jeżeli chodzi o ten pierwszy komunikat o przyjęciu. To jeszcze było przed pandemią koronawirusową. Kurs poszedł bardzo mocno w dół z około 90-80 zł do 70 około. Inwestorzy źle zareagowali na przyjęcie energii. Cała polska energetyka w pewnym sensie jest obarczona tym, że ona stoi bardzo mocno na węglu. To znaczy, jeżeli mówimy o polskiej energetyce, mamy przed oczami PGE, mamy przed oczami właśnie spółki, które bardzo mocno korzystają z węgla. A jeżeli chodzi o węgiel, czy jest dyskowny, czy nie jest dyskowny, ważne jest to, że Unia Europejska bardzo mocno drenuje polski węgiel. Drenuje węgiel, stawia bardziej na OZE, przez to też są wyższe koszty, jeżeli chodzi o, o węgiel. Oczywiście te koszty emisji CO2 są coraz wyższe. Ostatnio mocno spadły, ale to ze względu na pandemię koronawirusową. Aczkolwiek w ostatnich dwóch latach, od 2017 do 2019, one poszły do góry około 400%. I to są duże koszty dla polskiej energetyki. Jednak, jeżeli zastanowić się nad pojedynczą spółką ENERGA, to jest ta spółka, która w miarę radzi sobie, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii. Odnawialne źródła energii to, jeżeli chodzi o energię, około tam 30%. Jeżeli chodzi o sam rok 2018, całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach w 2018 to jest 1,34 GW, z czego aż 38% stanowiły OZE, czyli to odnawialne źródła energii. Biorąc pod uwagę to, Energa tak naprawdę jest nowoczesną spółką, jeżeli chodzi o polski sektor energetyczny. W porównaniu do spółek typu PGE, ona mocno korzysta z tego OZE około 30% i coraz mocniej zwiększa to zaangażowanie w odnawialne źródła energii. W 2018 już około 40% wszystkiego, co zbudowali było na, na OZE, czyli na odnawialnych źródłach energii i planują dalsze inwestycje w to. Grupa Energa planuje w 2020 roku no, oddać nowe moce wytwórcze w energetyce odnawialnej, w tym w fotowoltanice. W kolejnych latach 2021-2022 planujemy budowę trzech małych elektrowni wodnych, w 2020 roku planowane jest oddanie magazynu energii przy farmie wiatrowej koło Gdańska. To oznacza, że oni cały czas rozwijają się w tym kierunku i rzeczywiście, jeżeli chodzi o energię, tak naprawdę to nie jest jakaś zła spółka pod względem tego, że jest przestarzała. Tutaj ten czynnik OZE jest dosyć wysoki. Jest też oczywiście czynnik węglowy, jest tam dużo energii z węgla, ale w porównaniu do innych polskich spółek, jednak tutaj energia wygrywa. Jedna rzecz, która w NRD mnie irytowała, to jest jej kontrakt na ostrołękę typu C. Wiele osób mówiło, że to jest kontrakt czysto polityczny, który NRD nigdy się nie zwróci i który będzie po prostu przestarzały, bo ostrołęka typu C miała być na węgiel i oficjalnie ona wciąż, wciąż ma być na węgiel. Oficjalnie to ma być wciąż tam na węgiel, ale. Pojawia się to coraz więcej informacji, że ona jednak może być na gaz, co byłoby bardzo dobrą informacją, właśnie ze względu na to, żeby, żeby coraz mocniej odchodzić od tego węgla ze względu na to, że węgiel jest drenowany między innymi przez Unię Europejską, coraz droższe są koszty, jeżeli chodzi o, o węgiel, też ze względu na te rosnące ceny kontraktów na, na CO2. Wciąż oficjalnie Ostrołęka C ma być na węgiel, jednak coraz więcej jest przesłanek, że może ona być na gaz. Koncert paliwowy już po przejęciu kontroli nad energią dokona weryfikacji kontynuowania budowy m.in. elektrowni Ostrołęka C, co oznacza, że może tam być jakaś zmiana i wielu inwestorów ma nadzieję, że to właśnie będzie zmiana tego typu, że to nie będzie już blok węglowy, czyli to będzie blok gazowy i to byłby rzeczywiście bardzo duża zmiana, bardzo pozytywna zmiana. Zobaczymy jak to będzie, bo jak na razie to są doniesienia medialne, nic pewnego. Oficjalnie wciąż ostrołęka C ma być na węgiel. Zobaczymy w najbliższych dniach, co z tym się stanie. Zobaczymy w najbliższych dniach, czy będzie tutaj jakieś oficjalne pismo z, mówiące o tym, że, że tutaj jest jakaś zmiana planów. Zobaczymy jak to wszystko się rozwiąże. Miejmy nadzieję, że, że ostrołęka typu C będzie na... Na gaz. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwiąże. Cała gospodarka stoi, bardzo wiele firm zwalnia pracowników, bądź też bardzo wiele firm obcina pensje albo etaty pracownikom, ale są też branże, które mimo tego, że jest ta pandemia, wciąż pracowników poszukują. W handlu brakuje pracowników w trzech zawodach. Wiemy o tym, że sieci handlowe teraz przeżywają prawdziwe oblężenia. Bardzo często pod biedronką były tłumy, pod Kauflandem były tłumy, pod Dino były tłumy. Oczywiście ostatnie działania rządu trochę to ukróciły, bo już może być jakaś ograniczona ilość ludzi w tych wielkich marketach. Oczywiście już niedługo ma być luzowanie, czyli ma być sytuacja, kiedy coraz więcej ludzi będzie mogło być w tych marketach, ale faktem jest, że ostatnio ludzie bardzo mocno ruszyli na zakupy. Bardzo dużo zaczęli kupować, i rzeczywiście nie chodzi już mi o same święta, bo zawsze jest tak, że przed świętami ludzie kupują więcej. Jednak chodzi tutaj o to, że jest pandemia koronawirusa. Ludzie bali się, że nie będzie niczego w sklepach, więc zaczęli na potęgę wszystko wykupować. I rzeczywiście, mimo tego, że gospodarka stoi, takie sieci handlowe mogą odczuwać wzrost obrotów. Jedną z takich spółek jest Dino, która ostatnia poszła bardzo mocno do góry, około 10%, właściwie od pandemii, kiedy byli po 125 zł, teraz już są po 186 zł na Historycznych maksimach, więc to jest coś niesamowitego. Dino to też jest taka dosyć interesująca spółka ze względu na to, że ona bardzo długo rosła. Było dużo informacji, które mówiły o tym, że ten kurs powinien już się załamać. Było wprowadzenie niehandlowych niedziel. Wiele osób mówiło, że ten kurs się załamie, nic takiego się nie stało. Dwa duże fundusze inwestycyjne grały na spadek Dino. Wtedy też mówili, że Dino będzie spadać, nic takiego się nie stało. Ostatnio ten fundusz wycofał się z shortów na Dino, i Dino, mimo tego, że wszyscy mówią, że tutaj zaraz będzie załamanie, cały czas idzie bardzo mocno do góry. Ja osobiście, gdybym teraz miał zainwestować w Dino, nie zrobiłbym tego ze względu na to, że poszli bardzo mocno do góry. Często jest tak, że jeżeli są złe nastroje wśród inwestorów, to każda dobra wiadomość nie zmienia kursu akcji, a każda zła wiadomość bardzo mocno ją drenuje. W Dino jest trochę odwrotnie. Każda zła wiadomość praktycznie odbija się bez echa, ale każda dobra wiadomość bardzo mocno winduje ten kurs akcji. Ten kurs jest już bardzo wysoki. Zważywszy na to, że jeszcze do niedawna był po 130 zł, niecałe, teraz jest już 186 zł. I rzeczywiście, Dino pokazało ostatnio wyniki finansowe, które są bardzo dobrymi wynikami finansowymi. Ich przychody wzrosły, ich zyski wzrosły. Rzeczywiście, Dino bardzo fajnie się, się rozwija. Też bardzo ważną informacją dla takich sieci jest, jaki jest średni koszt koszyka Dino. Wartość koszyka zakupów w dniach 30 marzec do 5 kwiecień wzrosła rok do roku o 14%. Oczywiście miało to związek ze świętami wielkanocnymi, jednak pamiętajmy, że zawsze cieszy. Takie sieci, jeżeli wartość ich koszyka rośnie. To jest właściwie ich główny sposób finansowania z inwestorami na bieżąco i jak spółka radzi sobie finansowo, czyli czy zarabia coraz więcej. Jeżeli wartość koszyka wzrasta, no to znaczy, że, że zarabia rzeczywiście więcej. I tutaj są dobre informacje, jeżeli chodzi o Dino. Czyli ten koszyk wzrósł, jeżeli o jego wartość. Ostatnio pokazali wyniki finansowe, które są dobrymi wynikami finansowymi. Na szybko patrząc można zauważyć, że i zysk i przychody wzrosły. 2019 do 2018. Przychody mocno wzrosły, zysk czy to z działalności operacyjnej, czy netto wzrósł. Jest tutaj coraz więcej pieniędzy w dino, jednak te ostatnie wzrosty były bardzo dynamiczne i możliwe, że tu będzie jakaś większa korekta właśnie ze względu na to, że Dino, mimo tego, że ma coraz lepsze informacje, bardzo dobre informacje, to jednak ten kurs urósł bardzo mocno, prawie o 10%. Myślę, że to może oznaczać, że jakaś korekta może się wkrótce zbliżyć. Zobaczymy, jak to będzie w najbliższej przyszłości, jak to będzie też w tym tygodniu. Chciałem też jako ciekawostkę wspomnieć o pewnych dwóch spółkach, które są można powiedzieć na dwóch biegunach jedna spółka to jest spółka LPP, czyli, czyli spółka która ma pod sobą takie sklepy jak House, Crop, Reserve czy Mojito, zarząd polskiej spółki odzieżowej obniża sobie pensję do 1 zł. To też pokazuje, że zarząd mówi: wszystkie ręce na pokład, nie ma tutaj świętych krów. Wszyscy musimy poświęcić coś, żebyśmy przetrwali ten nadchodzący kryzys. Ten kryzys, który właściwie już bardzo mocno odbił się na pewno na, na wynikach LPP, które poznamy już niedługo. Zarząd LPP rezygnuje z, milo, z milionów. Zarząd LPP składa się z obecnie czterech członków w ciągu czter, trzech kwartałów. 2019 roku wynagrodzenia wyniosło łącznie 5,44 miliony, tylko wynagrodzenia szefa firmy wyniosło 2,8 milionów 2,9 w formie akcji. Teraz przekazali informację, że będą pracować za złotówkę. Fajny gest i ze względu właśnie na to, że pokazują, że wszystkie ręce na pokład, że wszyscy jesteśmy równie dotknięci tym kryzysem i wszyscy musimy walczyć z tym kryzysem, żeby nasza firma przetrwała. I rzeczywiście LPP jest spółką, która jest myślę, że w bardzo fajny sposób zarządzana, to znaczy czasem mówi się, że szukamy spółek, które są zarządzane w dobry sposób, w których zarząd jest uczciwy i myślę, że LPP jest właśnie taką spółką. Kiedy pamiętam byli po około 9500, około 10 tysięcy było za, za tą spółkę jeszcze parę lat temu, nawet... Prawie chyba przebili z tego co pamiętam 10 tysięcy, albo doszli prawie że do, do 10 tysięcy, to szef spółki sam informował, że jego zdaniem wycena spółki jest zbyt duża. To jest coś, co zdarza się bardzo rzadko, ale widać, że prezes chce długotrwałego, zrównoważonego rozwoju i nie chce jakichś mocnych skoków, więc nawet w takiej sytuacji, kiedy ten kurs szedł bardzo mocno do góry, on powiedział, że spółka nie jest. Tyle warta, ile jest obecnie akcja, i ta wycena spółki jest za dużo. Coś, co bardzo rzadko możemy spotkać, zwłaszcza wśród prezesów spółek giełdowych, taka szczera analiza. Jednak jeżeli chodzi o samo LPP, na pewno nie polecałbym teraz tej spółki, z, właśnie ze względu na to, że mieli trochę ciosów. To znaczy, te niehandlowe niedziele oczywiście trochę dały im się we znaki. Teraz ten koronawirus bardzo da, daje im się we znaki. Ostatnio też fajna sytuacja zaczęli szyć maseczki. Oni zajmują się robieniem ubrań, więc zaczęli też szyć maseczki dla, dla szpitali bardzo fajna inicjatywa. No ale jeżeli spojrzeć twardo na ten biznes. Rzeczywiście zarząd bardzo fajny, zarząd bardzo szczery i zarząd taki, w którym pozazdrościć może niemalże każda spółka, no jednak te sytuacje z koronawirusem bardzo mocno uderzyły tam spółkę i rzeczywiście po spadku koronawirusowym ta spółka nie odbiła i wcale się nie dziwię, dlatego że oni bardzo dużo już stracili i bardzo dużo stracą, więc mimo tego, że tu jest bardzo fajny zarząd, bardzo dobry zarząd, to jednak tej spółki nie polecałbym obecnie, chyba że mówimy o inwestowaniu bardzo długoterminowym, czyli kilkunastoletnim, to rzeczywiście można się zastanowić, ale jeżeli myślimy o, o kilku miesiącach czy o roku, myślę, że tutaj spółka może mieć jakieś przejściowe kłopoty. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałem pokazać też inną firmę, która można powiedzieć, że jest na, na drugim biegunie. Spółka Lot, zarząd obniża wynagrodzenia, ale nie kadry kierowniczej. W ramach redukcji kosztów stałych lot zamierza drastycznie obniżyć pensję załóg lotniczych, natomiast cięcia wynagrodzeń mają nie dotyczyć kadry kierowniczej. Oczywiście zrobi się bardzo duży szum, jeżeli chodzi o lot, jeżeli chodzi o tą decyzję. Zarząd lotu odpowiedział, że na pytanie, czy zarząd obniży też swoje wynagrodzenia, odpowiedział, gdy tylko taka decyzja zapadnie, do mediów zostanie wysłany komunikat. Jak na razie takiego komunikatu nie ma, aczkolwiek widzimy tutaj dwa Odmienne bieguny. Tutaj zarząd LPP stwierdza, że pracujemy teraz za złotówkę. Zarząd LOT stwierdza, że obcinamy wszystkim, ale nie kadrze kierowniczej. Także też można tutaj bardzo fajnie zobaczyć, w jaki sposób działa dobry zarząd i w jaki sposób działa zarząd, który myślę, że nie jest najlepszy na świecie. Tak bym to, tak bym to określił. Ale jeszcze raz mówię, mimo tego, że tutaj jest bardzo dobry zarząd, że już wielokrotnie prezesi pokazali, że potrafią troszczyć się o spółkę, bo spółka też pamiętajmy, że rozwija, zaczęła rozwijać się za granicą. Sklep w Wielkiej Brytanii, rezerw w Izraelu, też sklep rezerw w Wielkiej Brytanii. Zabrakło towaru, tak dobrze się to sprzedawało w Izraelu. Słyszałam taką historię, że ludzie po kilka godzin czekali po to, żeby wejść do sklepu. Tak był duży boom na, na sklep rezerw. Także fajnie, że zaczęli się też rozwijać poza, poza granicami Polski. Oczywiście te sklepy zysków jeszcze nie przynoszą, ale zwiększają jak na razie przychody, zwiększają znajomość marki na, na innych rynkach. No ale jednak niestety otoczenie makro im mocno nie sprzyja. Zobaczymy, jak LPP wyjdzie z tych, z tych problemów. Dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału. Napisz koniecznie w komentarzu, czy też sądzisz, że spółki gamingowe, jeżeli chodzi o Polskę, mogą mieć teraz czas bardzo dużych żniw. Też napisz, co sądzisz o tym przyjęciu Orlenu przez energię. Czy to jest dobry pomysł, czy, czy to nie jest dobry pomysł? Koniecznie też pobierz mój darmowy e-book inwestycyjny, który jest w opisie filmu. Dziękuję bardzo i życzę samych zysków. Cześć, trzymaj się!